na dzisiejsze spotkanie w siedzibie Platformy Obywatelskiej. Na początek bardzo serdecznie chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy się interesowali wyborami, tym, którzy wzięli udział w tych wyborach i w swoim najlepiej rozumianym interesie dokonali wyboru. Dzięki aktywności naszych mieszkańców mamy okazję być drugim co do wielkości w przyszłości klubem naszej Rady. I również dziękujemy wszystkim kandydatom ze wszystkich komitetów. Mam nadzieję, że wola pracy w samorządzie również tych, którzy tym razem nie odnieśli z tego sukcesu, w nadchodzących wyborach kolejnych dalej będzie im towarzyszyła i będą się starali o mandaty. Naprawdę warto. My jako drugi klub w naszej Radzie przyszłej zachęcamy do tego. Gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy prezydentowi naszego miasta, panu Januszowi Żmurkiewiczowi i klubowi SLD. I ponieważ już jest okres powyborczy, chcielibyśmy dzisiaj Państwu przekazać kilka istotnych informacji, które do nas dotarły i w tych sprawach już w sytuacji powyborczej mamy konkrety, które dzisiaj właśnie przekażemy. Jeżeli pozwolicie, przedstawię tylko nowych radnych Platformy Obywatelskiej, pani Irena Kuszewska, pani Elżbieta Jabłońska, pani Ewa Żmuda-Trzewiatowska i pan Wiesław Góreczny oraz moja osoba Dariusz Kwiński. Jeżeli mogę prosić, zaczniemy. Jeżeli chodzi o krótką informację na temat konstrukcji naszego klubu w przyszłości, szefem klubu i zastępcą będą osoby, które proporcjonalnie zdobyły największą ilość głosów, tak więc zastępcą klubu Platformy Obywatelskiej w przyszłej Radzie będzie pani Ewa Żmuda-Trzewiatowska. Mi dzięki zaufaniu wyborców będzie przypadnie funkcja szefa klubu, tak więc całą piątkę macie Państwo do dyspozycji. Jeżeli chodzi o istotne sprawy powyborcze, w zeszłą środę mieliśmy okazję spotkać się z panem prezydentem Januszem Żmurkiewiczem i uzyskaliśmy zapytanie o możliwość współpracy zarówno na forum Rady, jak i tworzenia gabinetu prezydenta. W tej sprawie zastanawialiśmy się i rozważaliśmy wszystkie elementy związane przede wszystkim z naszym mottem, czyli pełną odpowiedzialnością i potrzebami naszego miasta. W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, ponownie spotkaliśmy się z prezydentem i przekazaliśmy mu swoją propozycję. Jak najbardziej jest możliwa współpraca na forum Rady Miasta. Co do kształtu pracy w komisjach, czy też w prezydium Rady, te elementy będą jeszcze omawiane razem z klubem SLD. Jeżeli chodzi o współpracę przy tworzeniu gabinetu prezydenta, chodzi o funkcję dwóch wiceprezydentów, przyjmujemy, że z tak dużym poparciem, jakie uzyskał pan Janusz Murkiewicz, jest on w stanie samodzielnie stworzyć ten gabinet. Niemniej, ponieważ zwrócił się do nas z tą prośbą, w godzinach popołudniowych, w dniu dzisiejszym, przedłożymy propozycję jednej osoby, tak jak dzisiaj ponowił to, aby mógł spokojnie podjąć decyzję co do tego kształtu. Z naszej strony jest to propozycja, w żaden sposób niewarunkowana niczym innym. Mamy natomiast pełen obraz tego, że w nadchodzących miesiącach albo też latach mamy bardzo istotne zadania, jeżeli chodzi przede wszystkim o sprawy bieżące miasta, czyli utrzymanie funkcjonowania na należytym poziomie wszystkich dziedzin, od kultury przez sport, poprzez edukację czy działalność gospodarczą, a także inwestycyjne. I zdaję sobie sprawę, że nie znajdujemy się w ciekawej sytuacji. Będzie nam potrzeba dużego zaangażowania również poza Świnoujściem, jeżeli chodzi o nasze województwo, a także stolica naszego kraju, aby takie zadania jak most, Karsiewo, przebudowa centralnego układu komunikacyjnego, parku zdrojowego, czy też najbardziej newralgiczny aspekt dzisiaj przepraw promowych, a w przyszłości stałego połączenia, były w świecie realnym, będziemy się musieli starać o wsparcia finansowe w różnych ośrodkach. I w tym zakresie jak najbardziej jesteśmy otwarci i będziemy współpracować z władzą naszego miasta. Chyba, że Państwo chcecie coś dodać, to jest krótka informacja, zwięzła na temat. W najbliższych dniach, z tego co wiemy, zarówno klub SLD, jak i prezydent miasta, sądzę, że w granicach wtorku, środy, czwartku tego tygodnia będą w stanie przedstawić
docelowy kształt tej współpracy. My jesteśmy tylko partnerem, który składa propozycję. A co to będzie za propozycja? Kogo Państwo zaproponujecie? I na jakie stanowiska? Zastępca prezydenta czy na przewodniczącego rady? W jednym i w drugim punkcie przedłożymy tylko propozycję. Decyzję podejmuje czy też klub radnych SLD, czy też prezydent i oni poznają te propozycje, bo to są imiona i nazwiska, tak? I to pozostawiłbym w ich kompetencjach wybór, podjęcie decyzji i wtedy lub wspólnie, lub też oni samodzielnie poinformują nas. A czy będzie na stanowisko zastępcy prezydenta wasza propozycja, czy jakieś inne? Dzisiaj rozmawialiśmy z prezydentem o tym, że jeżeli chodzi szczególnie o wiceprezydenta, wynik wyborczy jak najbardziej daje mu pełen mandat do zbudowania samodzielnie tego gabinetu, ponieważ chciał poznać naszą propozycję, to taką propozycję mu dzisiaj po południu przekażemy. Natomiast w żaden sposób to nie jest element negocjacji czy też gwarancji, że ten właśnie ta propozycja ze strony Platformy Obywatelskiej będzie decyzją prezydenta. Tak więc nie, no, oczywiście, że tak, ale chciałabym się dowiedzieć, czy Państwo zaproponujecie kogoś w zamian za przystąpienie do koalicji z SLD, zaproponujecie kogoś od siebie na stanowisko zastępcy prezydenta, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego? Nie proponowaliśmy niczego w zamian. Rozmawialiśmy o zasadach współpracy w istotnych sprawach miasta, tak jak powiedziałem, o kilku najistotniejszych sprawach. Rozmawialiśmy chociażby o budżecie, o którym będziemy rozmawiać i będziemy potrzebowali na to więcej czasu niż do najbliższej sesji grudniowej. Możliwe, że będzie to trwało aż do pierwszych miesięcy przyszłego roku. Natomiast to nie jest aspekt koalicji, bo nie sformułowaliśmy tezy budowania koalicji, tylko budowania zasad współpracy. Jeżeli ta współpraca będzie pod względem warsztatu poprawna i ze swojej strony